No dobra, siemaneczko, z tej strony Foxy i jak widzicie tutaj nagrywam nową grę. Jest to oczywiście to Fallout New Vegas. Pomyślałem sobie, że zrobię z tego serię, zagrajmy w Fallout New Vegas oczywiście, ale na ślepo. Uwaga, na ślepo. Po prostu tak na ślepo, że nawet ja nawet nie wiem, co dokładnie się tutaj robi. Nie będę już tutaj przedłużał oczywiście. Startujemy grę nową. Tak, piszemy stare zapisy. Oczywiście już próbowałem wejść do gry i zobaczyć, jak to wygląda, jak to się z czym je. Możecie sobie filmik obejrzeć, oczywiście. Ja puszczę go teraz i za moment po prostu będę. Never changes. When atomic fire consumed the Earth, those who survived did so in great underground vaults. When they opened, their inhabitants set out across the ruins of the old world to build new societies, establishing villages, forming tribes. As decades passed, what had been the American Southwest united beneath the flag of the new California Republic, dedicated to old world values of democracy and the rule of law. As the Republic grew, so did its needs. Scouts spread east, seeking territory and wealth in the dry and merciless expanse of the Mojave Desert. They returned with tales of a city untouched by the warheads that had scorched the rest of the world, and a great wall spanning the Colorado River. The NCR mobilized its army and sent it east to occupy Hoover Dam and restore it to working condition. But across the Colorado, another society had arisen under a different flag. A vast army of slaves forged from the conquest of 86 tribes, Caesar's Legion. 4 years have passed since the Republic held the dam, just barely, against the Legion's onslaught. The Legion did not retreat. Across the river, it gathers strength. Campfires burn, training drums beat. Through it all, the New Vegas Strip has stayed open for business, under the control of its mysterious overseer, Mr. House, and his army of rehabilitated tribals and police robots. You are a courier, hired by the Mojave Express to deliver a package to the New Vegas Strip. What seemed like a simple delivery job has taken a turn for the worse. You got what you were after, so pay up. You're crying in the rain, Pally. Guess who's waking up over here? Time to cash out. Will you get it over with? Maybe cons kill people without looking them in the face. But I ain't a fink. Dig? You've made your last delivery, kid. Sorry you got twisted up in this scene. From where you're kneeling, must seem like an 18-carat run of bad luck. Truth is, the game was rigged from the start.
Wow, jeszcze raz wow. Intro po prostu ciekawe. Legion Cezara i RNK. Ciekawe, bardzo ciekawe. Mnie to już zachwyciło. Tym, że dostaliśmy kulkę w łeb i co się dzieje. Powiedział nam koleś, że przesyłka. I tu jest od razu imię wpisane kurier. Zostawmy je. Na razie zostawmy imię kurier. Ja będę tym kurierem, oczywiście. Niech mnie zapamięta tamten koleś. Nie wiem, kto to jest. I nie chcę, żeby się mi pisali w komentarzach. Doktor. To jest doktorek. Makówce. Makówce. Co on ma z makiem? Ja uwielbiam mak. Czyli doktorek chce nam powiedzieć, że skonstruował nas do poprzedniego stanu. Aha, czyli to jesteśmy my po prostu, tak? No wiadomo, że zagram mężczyzną. Fajny ten koleś był na początku, co z tego karabinu, co strzelał w tym... Latynos, Afroamerykanin, Azjata. Afroamerykaninem będziemy grać. Bo mi się tak podoba. I tu mamy jakieś domyślne wyglądy. To ciekawe, ciekawe. A weźmy taką postać. Wiek troszkę starszego. A, czyli starszy wygląd to tylko oczywiście tu po bokach. Fryzura, kolor włosów, zaraz. Tułacz. Nierówna broda. Niech zostanie taki. Sądzę, że taka postać będzie spoko. Ale chociaż fryzurę bym mógł dać. Trochę inną. To takie jakieś na Elvisa właśnie, wąż tunelowy. Wąż tunelowy chyba używała postać w jedynce. Taki koleś, co na pewno go kojarzycie w jedynce, czy w trójce. Mi się to z jedynku też mówiło. Zarzucone na tył. Irokes. Uważaj, to jest straszne. Farmer. No farmer jest obiecujący, ale takie... Ja nie mam żadnych modyfikacji oczywiście ściągniętych do tej gry. I nie będę mieć. Chyba wezmę takie włosy. One są nawet w miarę. Chociaż myślę od wygolonych. Dobra, zostawimy wygolone po prostu. No i damy gotowe. Czy chcesz zaakceptować postać? To pewnie. Sądzę, że nie jestem zaczyna. Aha, czyli dostaliśmy kulkę w łeb i jakoś stoimy. No to jest obiecujące. WSAD pomieszczać się, no to już wiadomo, za obrotem myszy też. Do tej maszyny. Podejść oczywiście tutaj. Określ swoje siła, percepcja, wytrzymałość, charyzma, inteligencja, zwinność, szczęście, zabawa, naukowość. Dokładność. To strasznie małe literki są. Skorzystać. No dobra, skorzystajmy. I rozumiem, że tutaj mam swoje statystyki rozdać. Ja ten na początku nie wiedziałem, o co chodzi z tymi lampkami, ale potem zobaczyłem tutaj coś takiego, że można wybierać. Siła określa, jak łatwo kowboj dźwiga sobie siodło. W barowych zadymach. No, biała broń, walka wręcz, waga jak w punktu obrażenia. Tam byłem do 10. Większy kuzyn Herkulesa. Chociaż... Wielka klata, zostawmy wielka klata. Percepcja, spostrzegawczość. Broń energetyczna. Celność, zasięg kompasu. To jest bardzo przydatna rzecz. Mógłbym nawet dać orzut z lornetką, ale damy 9. Chyba, że zabierzemy coś. Obchodzić się z ostrożnością, to będzie fajne dla nas, więc dam percepcję jeszcze bardziej.
Walka wręcz zdrowia, odporność to nie za bardzo mnie interesuje. Charyzma, retoryka, odwaga towarzyszy. No, nie wiem, czy z towarzyszem jakimś będę grał. Inteligencja, nauki ścisłe, naprawę, medycynę. No, to na pewno dam. Zwinność, broń palna, skradanie się, szybkość, odzyskiwanie punktów akcji. Właśnie z tymi punktami akcji jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Na pewno będzie jakiś poradnik, cokolwiek będzie to znaczyło i tak dalej. Wszystkie umiejętności trefa. Dobra, tu mamy, że mamy tutaj całą listę, czyli mogę sobie coś zabrać, mogę coś sobie dać. Charyzma, inteligencja, zwinność. Ze zwinności zrezygnujemy, damy dwa w inteligencję. No i szczęście, zostawimy taką postać. Okay, tak mi pasuje. Sądzę, że to szybko działa, bo nagrywam akurat w 60 klatkach i nie sądzę, żeby gra jakoś się zacinała. Choć może się zacinać, bo ostatnio mam problemy z pamięcią RAM. Będę musiał trochę dokupić. Aby chwycić obiekt, spójrz na niego i naciśnij Z. Pierwszym słowem, pies, gazeta, don, włamanie, noc, ognisko, wróg, zgnieść, nie wiem, ciemność, matka, geny. Daj pierwsze lepsze w ogóle opcje, jakie się da, bo jak powiedział. Konfliktowość nie leży w mojej naturze. No pewnie, że nie. Nie mam zdania o tym. Nie, tego nigdy. Nie mam, albo dobra, zgadzam się. Biorę to oczywiście pod uwagę tak, jak ja sobie to myślę. Zdecydowanie się zgadzam. Reakcję chemiczną. Bezcenne dzieło sztuki dajmy. Brodaty mężczyzna bardziej, bo takie oczy widzieliście, to jakaś broda. Biała broń, nie, za bardzo nie chcę w białą broń iść. Broń palna, pójdziemy w broń palną. Handel, nauki ścisłe, o to na pewno, walka wręcz, oj tego nie. Skradanie, retoryka. Retoryka określa stopień twojego wpływu na inne postacie podczas rozmowy. Postacie, których nie można przekonać. Wezmę tą retorykę. Skradanie się już mam. Z przetrwaniem jest słabo. No i walka wręcz, skradanie się też tam. Nie będziemy takim osiłkiem, co będzie się skradał ciągle i podchodził jakąś białą bronią, na przykład dobiją. Bo to nie na tym polega, ale mamy właśnie broń energetyczną wyuczoną. Mógłbym mieć na 40, ciekawe. Ale pójdę w broń palną. Zwykłą amunicję 22 Lowrance 10 mm 5,56. Takie rzeczy wiadomo, już znane z innych gier. Handel. Kryptuję, proponuję ci postać. Materiały wybuchowe mamy nawet. O, to jest coś też dobrego. Nauki ścisłe to wiadomo, że będą się w to iść. Bo chcę mieć dużo punktów na start. Chcę mieć po to dużo punktów, żeby potem mieć dobre statystyki, czyli... Zaraz, sami zobaczycie zaraz. Takie ustawienia mi pasują. A za co masz mi przepraszać? No zawsze jak formalności są, to wiadomo, że to nie jest super, ale zobaczmy, ciekawe co będzie. Ciężka ręka. Wybierz maksymalnie dwie cechy. Zobowiązane. Kamikadze. Otrzymujesz dodatkowe 10 punktów akcji. Ale moje obrażenia są zmniejszone o 2 punkty, więc tego nie chcę.
Używając broni palnej i elektrycznej strzelasz 20% mniej, ale celniej. Dobra, to bierzemy. Zbudowany, by niszczyć. Tego nie będziemy brać, bo ekwipunek się będziesz psuł. Tykająca bomba. Nie, krótszy zasięg też, nie? Dzikie pustkowia wyzwalają najdziwniejsze i nietypowe... Wezmę dzikie pustkowie, to mi bardziej pasuje. Oczywiście to jest taki odcinek zapoznawczy. Ja tutaj będę miał tylko zrobioną postać. Już mnie chcesz odprowadzić do lektorku, tak? Klawiszem F się przełączę na trzeci widok osoby. Przytrzymując chyba, tak, jest to. To jeszcze pamiętam w trójki. Ja też w trójkę dużo się zagrywałem. Na shifcie chodzimy. Nawet takie ciekawe. Sądzę, że się może wam nie spodobać nawet. To jest wasza pola, ale ja lubię w taką grę grać. Lubię grać w takie coś podobnego, ale właśnie Oblivion. Pistolet 9 mm dostałem. 50 naboi, wow. Dostaliśmy nawet Pip-Boya. Pip-Boy 3000. Nie wiem jaki jest Pip-Boy właśnie w Halo 3. Wiem, że jest inny. Nie wiem, czy to właśnie jest wszystko przed, czy po, czy jakoś tak, nie wiem. Kombinezon Krypt 21. No, podziękujmy mu, jednak złożył nas do kupy. Sunny Smiles. Słoneczny uśmiech. I reckon some of the other folks at the saloon might be able to help you out too. And the metal fella Victor. O, coś ciekawego. Już się dowiedzieliśmy kawałek o fabule. Ktoś nas wyciągnął jednak z tego grobu, którym nas postrzelili w głowę. No będę próbował się nie dać zabić. Fallout New Vegas pozwala, jestem hardcorem. W trybie, oczywiście. Który znacznie zwiększa poziom trudności. W tym trybie steampaki potrzebują czasu, by działać. Nie leczą, okaleczy. Nie będę grał na hardcora, bo to jest gry, zagrajmy jako... oczywiście... Zagrajmy lepo. Dobra, pierwsze co wiem, można sobie wziąć oczywiście. Ja będę grał z pierwszej osoby. Przedwojenny kapelusz. Weźmy te kule, zbieram sobie wszystkie itemy, jakie mogą być. Aparat ortopedyczny. Odtrutka. I to są te steampaki, tak? Są jakieś właśnie pod ciśnieniem lekarstwa z krwią. Rad X, nie wiem co to jest. Steampak oczywiście. O, jakieś kapsle. Wartość 3. Tutaj wartością są kapsle. To jest wiadome. I wszystko, co znajdziemy właśnie w takich skrzyneczkach z bronią, cokolwiek, wszystko jest losowe. Losowe do tego, jakie daliśmy statystyki, jakie daliśmy wszystko. Mi się powoli czas kończy, bo ja zawsze się będę stawiał w niecałych 19 minutach. Wezmę ten pistolet laserowy i to wszystko. Oczywiście E to jest wyjście. I będziemy się widzieć w następnym oczywiście odcinku. Ja sądzę, że wam się spodoba ta seria. I dziękuję za uwagę. Zobaczymy się niedługo. Cześć.